Cześć, witam Was w drugim filmiku z nowisienkiej serii Świat Adrianel. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, co zrobiłam z moim parkiem, to znaczy dostałam, nie propozycję, ale pisaliście, żebym powiększyła swój park. Z racji tego zrobiłam to, posadziłam parę drzewek, zrobiłam ścieżki, dobra, przejdę tutaj tak między drzewami. Tak, posadziłam wszystkie dostępne 3 typy drzew. No właśnie, tutaj jeszcze gdzieś była jakaś ławeczka. O, tam stoi ławeczka jedna dodatkowa. A tutaj zrobiłam sobie ładną fontannę, tak, otoczoną właśnie ławeczkami. Jakby była noc, bym Wam pokazała, jak to ładnie jest podświetlone, ale no tak jakoś się złożyło, że zaczął się dzień i nagrywam w ciągu dnia. Chciałam dzisiaj wybudować coś wielkiego. Z racji tego wykopałam tu taką dziwną dziurę, którą później, znaczy wykopałam. Kolega mi polecił program MCEdit, coś takiego, i powiedział, że jak właśnie chcę przygotowywać teren do pod duże budowle, żebym sobie wyrównywała teren tym programem. I tak, chciałam wybudować coś bardzo wysokiego. Z racji tego wykopałam wielką dziurę, zrobiłam wielką dziurę tym programem właśnie. Taką wielką, jak ta kamienna podłoga teraz. Płaszczyzna, nie podłoga. I później stwierdziłam, że wygląda to ohydnie, nienaturalnie, taka wielka dziura w tej ładnej okolicy. I po czym ją wypełniłam z powrotem kamieniem. Później coś tu wymyślę. Nie wiem, może jakiś zamek wybuduję albo coś w tym guście. Jakieś baszty obronne, coś. No nie wiem, coś wymyślę, coś takiego obszernego po prostu wybuduję. A budowlę, którą chciałam zrobić właśnie tam, wybuduję z drugiej strony. Zaraz Wam pokażę, gdzie to wybuduję. To będzie na jeziorku, morzu, czy tam, nie wiem, może to jest nawet ocean. Nie patrzyłam, dokąd to sięga. Z tej strony wygląda na jeziorko. Więc powiedzmy, że na jeziorku. Momencik, niech no tu dojdę. Owce mi się tu zalęgły, przed chwilą ich tu nie było. Idź sobie, dobra. Tutaj troszeczkę wyłożyłam ziemię, żeby było mi łatwiej. Myślę, że gdzieś tu wybuduję wieżę zegara Big Bena z Londynu. Tak, tamta wieża miała być w tamtej wielkiej dziurze. No ale jak już mówiłam, brzydko to wyglądało. Więc zrobię taką troszeczkę dziwną wersję tej wieży zegarowej, ponieważ będzie ona w części zatopiona właśnie w wodzie. No tak jakby Anglię zalało, może długo padało u nich, tak z reguły dużo u nich pada i wreszcie ich tam zalało i będzie wystawać tylko ta właśnie wieża zegarowa. No ale ja to zacznę budować i za chwilkę pogadamy dalej, to znaczy ja pogadam do Was. Wybudowałam podstawę wieży. Nie pokazywałam Wam robót pod wodą, ponieważ kiepsko pod wodą widać. Rozjaśnianie filmiku, bawienie się, no nie chciało mi się tego robić, dlatego pokazuję Wam dopiero teraz, jak już to zbudowałam. Trochę to trwało, dosyć męcząca robota. No, ale teraz będę budować w takim samym kształcie, do wysokości mniej więcej 85 i później będę już budować tą tarczę zegara i dach wieży. No cóż, pozostaje tylko budowanie tego teraz. Następnie będę chyba budować, znaczy się po tej wieży, coś na tym kamiennym placu, który powstał przez moją głupią zabawę MCEdit. Co by tu jeszcze? Nie wiem, może ktoś mi podeśle jakiś fajny pomysł? Dasi, liczę na ciebie. Tak, długo robiłam tego sandstone'a i długo myślałam, z jakiego materiału w ogóle to robić, tą wieżę. No, ponieważ no, dużo zdjęć Big Bena oglądałam, zanim postanowiłam go budować i nie bardzo w sumie wiedziałam, z jakiego materiału to robić. Czy z kobla, chociaż wydał mi się trochę za ciemny, czy z czegoś innego. W końcu wymyślałam, że sans to będzie ok. Myślałam jeszcze nad wełną, ale wełna to tak nie bardzo. Nie pasowała mi tutaj. Później będę też używać bloków złota, bo w sumie do niczego innego złota nie użyję. Trochę już tego nazbierałam w kopalniach. I bloków lapisu, że się lapis lazuli. A na dach będę kładła niebieską wełnę chyba. Oho, to już nie jest zwykły deszczyk, to już jest burza. Może ja zrobię pauzę i zacznę budować, jak już ten deszcz minie. O, mówisz i masz. W ogóle może ja to trochę przewinę i w ogóle zastopuję film, włączę, jak dobuduję do tych 80-85 wysokości, jakoś tak. Tam wracam niedługo. Jestem już na poziomie 85. Teraz jeszcze wybuduję tutaj podłogę, czy się na tym poziomie, i jeszcze 4 pięterka z sandstone zbuduję, a później już będę kombinować z tarczą zegara, więc może po prostu dobuduję te 4 pięterka i później pokażę, jak się bawię z tą tarczą zegara. Stwierdziłam, że będą tylko jednak 2 pięterka i teraz już zacznę budować wieżę zegarową. Teraz tak, złotem zaczynamy. Złotem mówiłam. Nie wiem w sumie, czy to będzie ładnie wyglądało. Dobra. Teraz tutaj. To już jest podstawa tarczy zegarowej. Tarczy? Tam. No wiecie, o co chodzi. Teraz. Sandstone. Dobrze, jest dobrze. Nie starczy mi chyba złota. A mam coś jeszcze w domku. Jeszcze jakiś mały zapasik. Może wyjdą. No, znaczy się mały zapasik. No może wyjdą za 2 staki, zobaczymy. Teraz powinnam zrobić... aha, z lapisu... A nie, dobra, z wełny niebieskiej. Czyli... Niebieską wełnę tu mamy. O nie! No dobra, wejdę tam na górę, dobuduję to i włączę znowu filmik. Mój Big Ben jest już skończony. Tutaj spaliłam drzewko, żeby nie zasłaniało widoku. Jeszcze płonie, jak widać. takie... Właśnie, tutaj zrobiłam prążkowane ten przód, znaczy się przód, no w sumie każda strona może być przodem, ale no tutaj jest zrobione prążkowane, a tu jest gładkie. I może napiszcie w komentarzach, która strona lepiej wygląda, czy ta prążkowana, czy ta gładka. Dobra, to możemy wyjść do środka, bo zrobiłam też w środku możliwość właśnie wchodzenia na górę. Tak, tu taka mała dróżka. Tak. I tu zrobiłam ścieżkę do drabiny. Oczywiście tam jest pod wodą, on też jest, ten Big Ben. Dobra, wchodzimy na górę. Tak, podświetlone tarcze zegarów i drabina dalej. Taki mały balkonik, kolejna drabina. O, pierwsze piętro widokowe pod chmurami. Można sobie obejrzeć całą okolicę stąd. Mój domek. I jeszcze mamy wyżej. Tak, wiem, te... Ach, spadłam. Te właśnie chciałam tu powiedzieć. Ta droga na górę jest taka troszeczkę kiepsko zrobiona, ale może jeszcze coś tutaj zmienię. O, drugie piętro widokowe na poziomie chmur, tak, to chmury przepływają mniej więcej. Można tak sobie wyjść, popatrzeć. Tam na górę nie zrobiłam jeszcze drabinki zupełnie na dach. Jakoś nie chciało mi się. Zresztą to nie będzie ładnie wyglądało, bo tutaj jest dużo wolnej przestrzeni. Jakbym chciała tutaj drabinę do góry poprowadzić, to no, musiałabym tu gdzieś jakiś postawić jakiś słup z, no nie wiem, ze złota, czy z sandstone'u, czy z czegokolwiek, żeby po nim drabiny puścić, a to już nie będzie tak ładnie. No to może wyskoczymy stąd. Dobra. Geronimo. O, jak ładnie. Tak jak mówiłam, wszystko tu ładnie skończyłam. I napiszcie, czy lepiej wygląda prążkowana ściana, czy taka gładziutka zupełnie. Jestem zadowolona w sumie z tego Big Bena. Pierwszy raz taką dużą wieżę budowałam. No, to jest podstawa, ma 19 na 19 bloków, więc jest całkiem duża. Fajnie mi się to budowało. Tak, wiem, to słabo Big Bena przypomina, ale no... No Jezu, to jest Minecraft, to takie nie będzie idealnie takie. Tym bardziej, że na wysokość jestem ograniczona, więc za bardzo nie da rady to zrobić z prawdziwego Big Bena. Tak jak mówiłam, następnie chciałabym zbudować coś na tym kamiennym polu. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł, to mógłby mi napisać, może coś wybuduję właśnie według waszego pomysłu. Może w międzyczasie jeszcze zrobię tu gdzieś jakieś szklarnie. Zobaczymy. A w tym odcinku... O, ładnie widać. Ładnie widać mojego Big Bena. W tym odcinku to chyba było wszystko. Więc no... Oceniajcie, czy wam się podoba, czy nie. Komentujcie. Właśnie tak, napiszcie może co mogę tu wybudować. I możecie pisać, czy wam się podoba, czy się nie podoba, co powinnam zmienić, poprawić, żeby się bardziej wam podobało. Za subskrypcję oczywiście się nie pogniewam, więc subskrybujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!